Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek poświęcimy pracy z bardzo ważnym mięsiem oddechowym, z którym naprawdę pracujemy ultra często z naszymi pacjentami, a mianowicie chodzi o przeponę. Jest to istotna struktura, jest to granica pomiędzy klatką piersiową a jamą brzucha i jest tak dużo wskazań do pracy z tą strukturą, że nie będę omawiał wszystkich, natomiast znajdziecie podlinkowany pod filmem wpis na blogu, który będzie, można powiedzieć, wyczerpywał, to nie też dużo powiedziane, ale będzie obejmował kawą informacji, kiedy i w jakich sytuacjach warto pracować właśnie z przeponą. Przeponę to taka struktura, którą możecie zlokalizować mniej więcej na takiej wysokości. Przyczepia się ona do wewnętrznej strony klatki piersiowej ostatnich żeber, mostka oraz trzonów kręgów lędźwiowych. Stąd będziemy pracowali z nią w sytuacji, kiedy są pacjenci i mają problem z klatką piersiową, dlatego że możemy wpływać na ciśnienie, które jest w klatce piersiowej i brzuchu. To jest taka struktura, która reguluje nam ciśnienia. Z racji swojego przyczepu do samych trzonów kręgów lędźwiowych będziemy pracowali w sytuacjach, kiedy pacjent przyjdzie do nas z bolami odcinka lędźwiowego, dlatego że dolne odnogi przepony przy zablokowaniu skrócenia mogą nam kompresować kręgosłup lędźwiowy, tak samo jak mięsień lędźwiowy. Natomiast tu też warto wspomnieć, że pracując z przeponą, warto zatroszczyć się o mięsień lędźwiowy i o mięsień biodrowy, ponieważ jest to taka trójca, która dość wzajemnie oddziałuje na siebie. Więc nawet lepszą opcją jest cofnąć się trochę od naszych wcześniejszych filmów, gdzie pracowaliśmy z mięsieniem lędźwiowym, zająć się lędźwiowym, mieć realny wpływ przez więzadło łukowate na przeponę, i później zająć się dopiero przeponą, gdyż praca przeponą będzie o tyle problematyczna, że jest to struktura dość głęboko położona i my będziemy pracowali z nią bardziej pośrednio niż z innymi tkankami. Tam nie będzie takiej sytuacji, że wy złapiecie przeponę i będziecie pewni, że o tutaj mam, trzymam ją i pracuję właśnie teraz z nią. Pacjent też wam tego nie powie, gdyż nie ma ona odrębienia proceptywnego, więc my wiemy, że ona jest tutaj. Wiemy, że jak się napina, to opuszcza się w dół, przez co nasze flaki, wszystko co tutaj jest, uwypukla się. Natomiast na wdechu nam się brzuch spłaszcza, ponieważ ona się nosi do góry, natomiast nie czujemy jej. Dlatego też sama przepona sama z siebie nie boli i ona będzie rzutowała bardziej na bark, gdzieś tam klatkę piersiową. Natomiast praca z nią jest często potrzebna, pomimo tego, że pacjent wam nigdy nie przyjdzie i powie, że ma problem z przeponą. Nie licząc samych problemów oddechowych, jak i problemów z odcinkiem lędźwiowym, z przeponą warto pracować w sytuacji, kiedy wasi pacjenci mają problemy wisceralne, m.in. refluks czy zgagę, ponieważ przez przeponę przechodzi sam przełyk. Dodatkowo jeszcze my mamy żołądek tutaj, który jest zaraz pod samą przeponą, więc pracując z nią mamy realny wpływ na żołądek i na przełyk. Mamy realny wpływ na wątrobę, która jest bezpośrednio pod prawą kopułą przepony. Więc jeżeli nie pracujecie trawą wisceralną, to praca z przeponą, nawet pod kątem jakby narządu ruchu, to będzie bardzo dobry pomysł. W ogóle, jeżeli właśnie pacjenci będą zgłaszali problemy wisceralne, właśnie już wcześniej wspomniane, refluks, zgagę, wdęcia, zaparcia, to praca z przeponą może im w jakiś sposób pomóc. Na pewno nigdy nie zaszkodzi, więc próbujcie pracować w ten sposób. Dodatkowo jeszcze przez przeponę przechodzi przełyk. To już mówiłem. Chodziło mi o aortę. Przez przeponę przechodzi aorta i żyła główna dolna. Dodatkowo jeszcze mamy bardzo blisko zlokalizowany zbiornik meczu, przez co możemy pracować z przeponą, jeżeli chcemy pracować płynowo. Jeżeli chcemy doprowadzić więcej krwi do kończyn dolnych, jeżeli chcemy odprowadzić krew z kończyn dolnych, bądź jeżeli chcemy zaktywować układ limfatyczny, to praca z przeponą super opcja. Więc warto w ogóle pracować z nią, jeżeli chcecie robić drenaż limfatyczny gdziekolwiek, w każdej innej strukturze. Wtedy pracujemy kąty żylne, przeponę i lecimy dalej z drenażem. Ok, jeżeli chcecie w ogóle pracować z przeponą, cofamy się jeszcze do filmu wcześniejszego, który był tydzień temu i w ogóle warto przygotować brzuch pod samym kątem pracy głębiej gdzieś. Szczególnie takie techniki, które były, że odciągaliście sobie tkanki od dolnych żeber po to, żeby potem móc się wsunąć, dlatego że nasze techniki będą polegały na tym, że my się będziemy często chcieli wsunąć pod dolne żebra. I to jest istotne. Jak pracujecie z przeponą, w przeciwieństwie do pracy z brzucha, zginamy nogi, dlatego że skracamy tkanki brzucha po to, byśmy mogli się głębiej wcisnąć tam i zaczynamy sobie na początku od testowania, czy będziemy pracowali z obiema stronami, czy będziemy pracowali z jedną stroną i sprawdzimy to pod kątem ruchomości, sprężystości dolnych żeber i tego, czy jestem w stanie zatopić się pod te tkanki. Natomiast pewnie ciężko będzie dojść do samej przepony, bo tutaj wspomnieliśmy, że mamy żołądek, tutaj mamy wątrobę, natomiast przez
kompresję, jakby dopychanie tych trzewi do przepony, będziemy sprawdzali, czy tam jest miękko, czy tam nie jest miękko. I tym się będziemy tutaj kierować. Na początku sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Szukam wrostka mięczkowatego. Od wrostka mięczkowatego dochodzę do trzonu mostka. Następnie ręce szeroko, nachylam się nad pacjenta i wykonuję ruch takiej kompresji do dołu, żeby sprawdzić, czy te żebra sprężnują, czy nie. Druga strona, ok. Jest całkiem nieźle, aczkolwiek lewa strona trochę bardziej ponapinana, sztywniejsza, więc pewnie skupiłbym się tutaj. Następną rzeczą próbuję wcisnąć palce, kciuki pod dolne żebra, sprawdzam, czy tam jest miękko, czy nie jest miękko. Jest trochę twardo. Druga strona, czy to zrobicie w ten sposób, czy w ten sposób, nie ma wielkiej różnicy. Rzeczywiście prawa strona, lewa strona sztywniejsza, więc będziemy pracowali tylko i wyłącznie teraz z nią. Na początku, jeżeli dalej sztywność, możecie sobie wejść pod dolne żebra i odciągnąć te tkanki, żebyśmy mogli wsunąć się głębiej. Jak obserwujecie na pewno, to nie jest stricte tylko i wyłącznie praca szybona. Nie da się tak pracować, dlatego że w tym momencie ja będę pracował z mięśniami brzucha, między innymi, czy właśnie z tym całym tutaj korem poprzecznym, z kośnym zewnętrznym, wewnętrznym, częściowo z prostym brzucha. Możecie wykorzystać do tej pracy oddech pacjenta też. W ten sposób, że obserwujecie go, staracie się go poczuć. Jeżeli pacjent robi wydech, to wy wykorzystujecie to i się wtapiacie coraz głębiej. Na wdechu nie pozwalacie się wypchnąć, na wydechu wtapiacie się coraz głębiej. Ok. Powiedzmy, że coś tam sobie przygotowaliśmy do tej naszej pracy z przeponą. Jest trochę bardziej miękko, fajnie. To teraz zaczynam sobie taką pracę pośrednią. Na początku szukam wyrostka mięczykowatego. Okay. I od wrostka mięczykowatego będę ręką od strony kości krzyżowej próbował się wcisnąć głębiej pod przeponę. Techniki z masażu tkanek bokich, wtapiam się, wybieram luz tkankowy. Jeżeli jest mało miejsca, pracuję jedną ręką, jeżeli jest trochę więcej miejsca, mogę pracować obiema rękoma. Łokieć wyprostowany, ja pracuję pod kątem mniej więcej 45 stopni względem tkanek. Wsuwam się głęboko i chcę się stopić pod żebra. Poprawiam przekrwienie w tym miejscu. I to jest taki wstęp do pracy z przeponą. Pacjent oddycha. W pracy z przeponą dużo osób pyta, czy my stricte jakby wykorzystujemy taki oddech, że jakby mówimy pacjentowi, żeby zrobił głęboki wdech, wydech, wtedy wtapiamy się jakoś głębiej. Natomiast nie jest to bardzo potrzebne, tym bardziej, że jak powiecie komuś, że zrobił głęboki wdech, to jest szczególnie panowie tak mają, więc nie będziemy tego robić. Tylko właśnie obserwujemy oddech i przy wdechu wchodzimy w głębię. Ok, to była pierwsza technika. Powtarzamy ją kilka razy. Te techniki powinny być niebolesne dla pacjenta. Więc jeżeli jest za boleśnie, to albo macie za ostry kąt i kompresujecie tkanki, albo robicie to za mocno, albo za szybko. Drugą techniką jest próba wsunięcia się pod dolne żebra takim chwytem, więc układam ręce. W ten sposób kciuki się dotykają. Jedna ręka pod dolne żebra, druga na mostek. Bardzo ważne, żeby się wtopić w ten sposób, a nie wbijać gdzieś tam, opuścić kciuka głęboko. To wtedy będzie bardzo nieprzyjemne, więc ręka ułożona jest płasko. I teraz tak, tutaj rzeczywiście wykorzystam sobie oddech bardziej. Będę się musiał w niego wsłuchać, a lepiej jeszcze go poczuć. Więc na początku zatapiam się ile mogę. Ok. Następnie na wdechu nie pozwalam się wypchnąć, na wydechu wtapiam się głębiej. Na wdechu nie pozwalam się wypchnąć. Na wdechu wtap się głębiej. To będzie dosłownie kilka milimetrów. Za każdym ruchem będzie wchodzić głębiej, 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 głębiej. Do momentu, aż to się skończy. Czyli po prostu nie będziecie mogli się utopić. Znaczy to jest 5-6 wdechów. Ok. Robię sobie ostatni raz. Jak zaobserwowaliście, tymi technikami już od tych kciuków i kolejnymi będziemy wchodzili coraz głębiej, dlatego nie jest dobrym pomysłem pracować tutaj po posiłku, w ogóle z mięśniami brzucha, czy z lędźwiową, z przeponą, czy w ogóle ogólna praca z brzuchem nie jest wskazana do jakichś tam 2 godzin, 1,5 godziny przynajmniej po posiłku i to nieobfitnie. Kolejny chwyt, kolejna technika będzie bardzo podobna do tego z kciukami, dlatego że będziemy też wsuwać się głęboko pod dolne żebra. Natomiast wykorzystamy do tego resztę palców. Przysuwamy pacjenta blisko krawędzi leżanki, siadamy bądź klękamy sobie przy stole na jedno kolano i takim chwytem,
koszyczkiem trochę, będę chciał się wsunąć i to też ma nie być taki chwyt szyboniasty, tylko takie miękkie wejście krawędzią piątego palca jednej i drugiej ręki. Wchodzę sobie głęboko i próbuję palcami wtopić się pod żebra maksymalnie i znowu na wdechu nie pozwalam się wypchnąć, na wydechu będę wtapiał się głębiej. O, bardzo ładnie udało się wejść. I wtapiam się. Jeżeli by się okazało, że to nie idzie, to możecie wykorzystać ruchy oscylacji. To też bardzo fajnie pacjenci na to reagują i będziemy mogli się wtopić coraz głębiej, głębiej. Natomiast wykorzystując ruchy oscylacji i tak z tym oddechem pracujecie. Na wdechu nie pozwalam się wypchnąć, na wydechu wpadamy głębiej. Po tych wszystkich technikach, gdzie wtapialiśmy się pod żebra, wykorzystamy sobie oddech do tego, żeby przeponę trochę rozciągnąć. Mówiłem o tym, że przyda się ona do trzonów krawędziowych, jej do nogi, kopuła do żeber wnętrza mostka, więc jeżeli klatka piersiowa idzie do góry, to przepona się trochę rozciąga, więc wykorzystamy sobie teraz ten mechanizm i będziemy albo żebra pchać do góry, albo ciągnąć do góry, albo wykorzystamy sobie jeszcze rękę do tego, żeby te żebra też i całą klatkę pociągnąć do góry w celu rozciągnięcia przepony. Zacznijmy sobie od techniki przez pchnięcie. Same żebra powinniście chwycić w taki sposób, że tutaj ten łuk będzie w tej bluzie pomiędzy właśnie tworzącej kłąb kciuka i kłąb piątego palca. To jest idealnie pasująca struktura do siebie. Więc siadam, trzymam lewą stronę, prawą stronę, zatapiam się delikatnie. Chwytam szerokim chwytem dolne żebra, prostuję łokcie. Tutaj mogę sobie nawet ewentualnie ramieniem przytrzymać nogi pacjenta. I ja nie będę się siłował, tylko na głębokim wdechu z klatki piersiowej pójdę z żebrami do góry. Na wydechu nie pozwolę im opaść. Na wdechu idę do góry. Na wydechu nie pozwolę im opaść. O ile to będzie możliwe. Wdech do góry. Na wydechu nie pozwalam im opaść. Do góry wdech i tak powtarzam do momentu, kiedy te żebra już nie chcą iść wyżej, a ja nie jestem w stanie ich utrzymać. I w pewnym momencie opuszczam to do dołu. Bardzo fajna technika, ponieważ oprócz tego, że będziecie coś tam rozciągać, tą przeponę, miejmy nadzieję, o ile ta klatka rzeczywiście pójdzie do góry, to pacjent oddycha górnymi żebrami, a jak pewnie zauważyliście, to jest bardzo dużo problemów naszych pacjentów z górnym otworem klatki piersiowej, stąd będziemy tutaj mobilizować górne żebra, przez co na pewno wyjdzie to korzystnie. Dobrze będzie sobie też duże przekrwienie w okolicy właśnie górnego otworu klatki piersiowej, szyi, przez co pierwsze żebro, drugie kąty żylne, te struktury na pewno podziękują. Jak będzie Wam niewygodnie, robi to przytknięcie, bo to może być jakby stricte Wam coś jest jakby nie tak, ta pozycja nie leży Wam w ręku, albo po prostu pacjent ma jakąś dziwnie rozbudowaną klatkę piersiową. Możecie to samo zrobić poprzez pociągnięcie. Wtedy idziemy za stół, przesuń się troszkę do mnie. OK. I tak samo, krawędzie piątego palca tutaj. Nie takim chwytem szponiastym, chwytamy sobie dolne żebra i będziemy starali się to pociągnąć swoim ciałem. Nie ciągnijcie rękoma, nie mięśniami, całym ciałem, tylko wykorzystaj sobie duże partie mięśni do tego, cały tułów, cały grzbiet. Wklejam się i tak samo, nie ciągnę na siłę. Pacjent oddycha, żebra do góry, trzymam je w jednym miejscu, nie pozwalam im opaść. Do góry, nie pozwalam opaść. Góra, nie pozwalam opaść. I tak pracuję sobie do metra, żebra nie chcą iść wyżej. I w tym momencie po 5-6 wdechach starajcie się też nie przehiperwentylować waszych pacjentów, więc gadajcie z nimi, jeżeli rozmawiajcie, jeżeli coś odczuwają, że kręci się w głowie, zawroty, to wtedy przerwacie techniki. Taka ilość tlenu dla niektórych może być to zbyt duże jak na raz. Tak samo możecie tą technikę wykorzystać, pracując poprzez rękę. Wtedy ręka w maksymalnym zgięciu czy odwiedzeniu. Chwytam ramię i bliżej do pachowego, tym lepiej. Wybieram lustro rękowe z ramienia, wtedy zaobserwujcie sobie, że klatka idzie do góry. OK. Chwytam dolne żebra, znowu krawędzi piątego palca, bardzo miękko. I to samo, pacjent oddycha, a ja pomagam sobie ręką i nie pozwalam opaść klatce piersiowej. I wtedy pracujecie
jednostronnie. Więc może sobie ten mechanizm wykorzystać. Ważne też, jak wybierzecie sobie lustkankowy tutaj, lustkankowy na żebrach, to od tego momentu wasze żebra chodzą razem. Znaczy wasze ręce chodzą razem. Zrobiliśmy sobie większość technik do pracy pośredniej z przeponą. Oczywiście możliwości pracy jest bardzo dużo i moglibyśmy poświęcić w ogóle cały dzień pracując tylko i wyłącznie z przeponą, ucząc nowych narzędzi do pracy. Natomiast to jest coś, co w zupełności wam wystarczy. Czasami będzie się okazywało, że będziecie pracować z jedną stroną, czasami z obiema stronami, więc to zależy, co wam wyjdzie w tym teście na początku. Będziecie kompresowali dolne żebra, powoli zatopić się pod jeden łuk, pod drugi łuk, więc czasami się okaże, że podczas waszej terapii ta przepona będzie zajmowała znaczną część poświęconego czasu. Ale róbcie to dlatego, że ona ma tak dużo połączeń, korelacji z narządami, strzewiami, brzuch, klatka piersiowa, że to trzeba po prostu robić. Czasami nawet warto poświęcić pół pierwszej terapii, żeby pracować z przeponą, popracować z oddechem. Jak pracujecie z przeponą, to warto pacjentowi dać coś, żeby on mógł w domu to robić. Oczywiście te wszystkie techniki, że zatapiacie się pod dolne żebra, to możecie sobie sami robić, możecie uczyć tego pacjentów, tak, że wtapiamy się, robimy głęboki wdech i pozwalamy się wypchnąć, na wdechu zatapiamy się głębiej. To jest proste. Możecie, a nawet powinniście uczyć pacjentów oddechu brzusznego, oddechu z klatki piersiowej. Kładę rękę, proszę zrobić wdech brzuchem, dokładnie brzuch się wypukla, na wydechu brzuch się zapada. Zobaczycie, że niektórzy pacjenci robią to odwrotnie. Życie zmieni, żeby robili to tak, jak to powinno być. Na wdechu brzuch się wypukla, na wydechu brzuch opada. Tak samo klatka piersiowa. Na wdechu się wypukla, na wydechu się zapada. Więc trzeba nauczyć pacjenta, że potrafi oddychać brzuchem, potrafi oddychać klatką piersiową. Nie ma jednego lepszego toru oddechowego, bo czasami się przyjęło, że oddech przeponowy jest super, trzeba pracować, bo oddech klatki piersiowej jest lepszy. Nie. To powinno wszystko fajnie nam pracować, więc tego pacjentów edukujcie. Możecie uczyć ich takiego świadomego oddechu. Robi się to poprzez przyłożenie ręki swojej bądź kogoś innego i pacjent próbuje oddychać właśnie w tą rękę. I my tą rękę przykładamy w różne miejsca ciała. Fajne ćwiczenie dla urozmaicenia czasu pracy. Ok, robimy sobie na koniec jeszcze coś, co warto znać i pracować z tym jako autoterapię, a mianowicie autorelaksację przepony. Robimy głęboki wdech brzuchem, wydech. Ok, na wdechu brzuch się maksymalnie wypukle, pępek do góry, wdech. Na wydechu pępek przyklejamy praktycznie do trzonów kręgów lędźwiowych. Jeszcze raz wdech. I teraz tak, na maksymalnym wydechu. Zaciskamy nos, ok? I robimy jeszcze większe wciągnięcie brzucha. Wciągamy. Jak widzicie, brzuch tutaj się zapada, ok? Puszczamy, trzymamy kilkadziesiąt sekund, rozluźni się. Maksymalnie tam do pół minuty, minuty nawet, dla osób bardziej wprawionych. Przez co rozciągamy te tkanki, które właśnie są tam głęboko, między innymi przepona, więzadła. Więc to warto robić, nazywa się to autorelaksacja przepony. I to by było na tyle. Słuchajcie, dość obszerny odcinek nam wyszedł, ale jest to coś, co warto robić. My na kursie masażu stanek bokich poświęcamy bardzo dużo czasu pracy z przeponą, mięsień lędźwiowym, mięsień biodrowym, bo z tym trzeba pracować razem. I trzeba to robić u waszych pacjentów. Sprawdzajcie u każdego pacjenta, jak te żebra pracują, jak wygląda oddech brzuszny piersiowy i pracujcie z tym. Natomiast cofnijcie się też naszego bloga i zobaczcie, w jakich sytuacjach przeponą trzeba pracować. Dzięki za uwagę. Jeżeli wam się podobało, to łapka w górę. Zachęcam do śledzenia zarówno Facebooka, jak i naszego bloga. A ja się z wami żegnam i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Hej!